na to, że przed chwilą dopiero rozpoczęłam nagrywanie, z uwagi na to, że pan twierdził, że ja nagrywam wcześniej. Wobec tego odmówił pan przyjęcia ode mnie skargi ustnej na protokół, twierdząc, proszę pana. Nie, pan twierdził, że ja nagrywam. To było mnie zapytać, jeżeli ja powiedziałam, że nie nagrywam, pan mnie nie pytał. Pan mnie nie pytał i proszę mi oddać mój dowód, bo to jest przywłaszczenie. Pan jest osobą upoważnioną. Proszę jak najbardziej, żeby policja przyszła. Dla mnie jest to rzecz niedopuszczalna, żeby dochodziło do takich sytuacji, że państwo chcecie przeglądać komuś telefon, czy ktoś nagrywa i tak dalej. Ja mam w świetle przepisów prawa nagrywać w celach dowodowych, proszę pana. I wobec tego, że z uwagi na to, że państwo nie dopełniacie swoich obowiązków, ja wobec tego będę nagrywała. Artykuł 13 ustawy, proszę pana, o ochrony danych osobowych, będę nagrywała w celach dowodowych. To nie ma tak, proszę, ale ustawa, gdzie jest ustawa, mówi o tym, że nie mogę w celach dowodowych nagrywać. Jeżeli pan z góry przychodzi tutaj, twierdzi, że ktoś tutaj rejestruje. Proszę pana, no ja się boję pobicia. Ja się boję pobicia z pana strony. Ale to, że jest kamera, wy fabrykujecie dowody. Chyba jest prosta sprawa. I ja to będę publikowała dzisiaj. Proszę pana, pan mnie pomówił. Pan mnie pomówił, że ja nagrywam pana. Rozpoczęłam nagrywanie po tym, jak powiedział pan, że nie będzie pan przyjmował skargi. I to już będzie przedmiotem zawiadomienia. I będzie to za chwilkę link dołączony, że pan odmówił, twierdząc, że ja nagrywam i że pan nie będzie przyjmował. Ja dopiero zaczęłam rejestrować sytuacji, gdy państwo odmawiacie wykonania swoich obowiązków służbowych. Ja mam prawo się czuć nękana, mogę się obawiać o swoje zdrowie i życie w sytuacji, gdy byłam pobita wcześniej przez policję, w sytuacji, gdy wy nie dopełnialiście swoich obowiązków służbowych i będę nagrywała w celach dowodowych teraz od tej chwili z uwagi na to, że państwo mnie pomawialiście wcześniej, że ja tutaj nagrywam, że to jest rejestrowane, stał pan, chciał pan mój telefon przeglądać. Tak nie ma. No proszę pana, mówił pan, proszę pokazać. No właśnie, to jak pan nie chciał przeglądać? Nie chciał pan, no to właśnie, no to proszę pana, sam się, proszę pana, pan gubi w swoich, proszę pana, zeznaniach. No twierdzi pan, pan się boi nagrywania? Pan się boi nagrywania? Proszę pana, no to, ale to nie ma, gdzie jest zakaz, a ustawa? Jeżeli ustawa, proszę pana, czegoś mi nie, jeżeli ustawodawca czegoś mi, proszę pana, nie zakazuje, ja mam prawo korzystać ze swoich praw. Tym bardziej, że w świetle tego, że byłam wielokrotnie przez was pobita, proszę pana, mam prawo się obawiać o swoje zdrowie i życie. I wobec tego będę to rejestrowała, całe te czynności. A to i tak pana nie ominie, tylko będzie kolejna czynność. Będę składała skargę również na pana i zawiadomienie. Z powołaniem na link do tego nagrania, że pan odmawia przyjęcia ode mnie zawiadomienia. Nie ma takiego czegoś, że pan może odmówić i mi nakazywać. Jak najbardziej. Jak przyjdą, czekajmy, to patron musi przyjść. No tak nie może być, że po prostu, wiecie państwo, przychodzi ktoś złożyć skargę na funkcjonariuszy, wy twierdzicie, że się boicie nagrywania, że nie można tutaj nagrywać, że jest zakaz, który w ogóle nie ma tutaj. Ja sobie pozwolę tutaj zerknąć, ale proszę mi nie torować, bo chcę zobaczyć, gdzie jest ten zakaz. Ale proszę nie naruszać. Czy pani pouczyła mnie, że będzie używała środka przymusu bezpośredniego, proszę panią, w postaci siły fizycznej? Dlaczego narusza pani moją nietykalność cielesną? Czy tutaj gdzieś jest informacja? To proszę mi pokazać, gdzie jest zakaz. Proszę mi pokazać, gdzie jest zakaz. Ja wzywam państwa do zachowania zgodnego z przepisami obowiązującego prawa. Przede wszystkim do okazania, gdzie jest zakaz. Ja słucham? Proszę pana, chcę tutaj złożyć skargę, ale ja będę nagrywała. Państwo wprowadzacie mnie w błąd, że jest zakaz w sytuacji, gdy nie ma. No twierdzi pan teraz, że nie ma zakazu. No fajne nagranie będzie, piękne. Proszę pana, a gdzie, gdzie to jest napisane w ustawie, że nie można rejestrować? Proszę pana, skargi są, wpływają do was. Ja się czuję, proszę pana, zagrożona. Boję się pobicia. Boję się pobicia, byłam wielokrotnie pobita przez funkcjonariuszy. Ja będę nagrywała w celach dowodowych. Mam do tego prawo. Będzie to materiał ewentualny później wykorzystany ewentualnie tutaj do prokuratury. I tyle. Dla mnie sprawa jest oczywista. Czy państwo przyjmujecie ode mnie skargę ustną na protokół,
kolejną już w tym tygodniu, czy państwo odmawiacie wykonania swoich obowiązków służbowych? Proszę o informację. Jasny komunikat. Ponieważ nagranie już jest 7 minut, przed nagraniem państwo kazaliście mi okazać telefon, czy nie nagrywam, ja włączyłam nagrywanie po tym, jak państwo chcieliście przeglądać mój telefon bezprawnie. Więc wobec tego poproszę o informację, gdzie jest zakaz. Gdzie jest informacja o tym, że jest zakaz, że tutaj nagrywać nie można. Ale tak, tak, bo nagrywam. Słyszymy właśnie, jak tutaj słychać za ściany, bo nagrywa. Kamera jest, twierdzą, że kamery są, ale kamery są urywkowe, pragmatyczne często nagrania są dołączane do akt sprawy, a te fragmenty nagrań, gdzie państwo dopuszczacie się przestępstw, są niezałączane do akt sprawy. Dlatego ja w świetle tych sytuacji, która miała miejsce 16, 17, a także teraz dzisiaj, będę nagrywała i to w celach dowodowych. Więc wobec tego, czy państwo przyjmujecie skargę ustną na protokół, czy nie, na państwa czynności? Tak, twierdzą, że tutaj nie można nagrywać teraz. Chcieli przeglądać mój telefon bezprawnie. Poprosiłam o podstawę prawną tego, że chcą przeszukać mój telefon, naruszyć moją tak naprawdę prywatność, chronioną konstytucją. Twierdzą, że tutaj nie ma podstawy prawnej do tego, że oni po prostu chcą się czuć pewnie. Włączyłam wtedy nagrywanie i ponownie zażądałam podstawy prawnej. Nagranie będzie za chwileczkę udostępnione z uwagi na to, żeby ocenili to obywatele, czy taki poziom obsługi interesantów, a także prokuratura, żeby się z nagraniem zapoznała. Czy taki i taki poziom obsługi interesantów, czy państwo w tym przypadku, w tym konkretnym przypadku, nie dopełniacie swoich obowiązków służbowych, ponieważ waszym obowiązkiem jest przyjmowanie ustnych skarg na protokół, zobowiązujecie mnie do włączenia nagrywania, do okazywania telefonu w sytuacji, gdy ja mam prawo do nagrywania, każecie mi tutaj, żebym wam okazywała telefon, czy nie nagrywam, bo chcecie to sprawdzić. I odmawiacie uporczywie teraz, uporczywie. To jest cały czas uporczywie, bo to już jest od kilkunastu minut. Odmawiacie przyjęcia ode mnie ustnej skargi na protokół, mimo to, że macie taki obowiązek. Wykorzystujecie innych funkcjonariuszy, inne patrole do tego, żeby tutaj wpływały na obywateli, żeby obywatele, w tym przypadku ja, żebym nie korzystała ze swoich konstytucyjnych wolności i praw do skargi, określonych m.in. w artykule 63 Konstytucji.